Ponad 1500 biegaczy wystartowało w lubońskim biegu niepodległości. Bezrobocie w powiecie poznańskim spadło poniżej 3%. Pociąg Retro zabrał w podróż pasażerów z Puszczykowa. Patriotyzm i sport to dobre połączenie. Wiedzą o tym wszyscy, którzy Święto Niepodległości obchodzą biegając. W całej Polsce było ich tysiące. W powiecie poznańskim biegi niepodległości zorganizowano w Tarnowie Podgórnym i w Czerwonaku, ale ten największy odbył się w Luboniu. Sama idea, samo to, że ludzie w sposób inny niż, nie wiem, siedzenie przed telewizorem, pójście, jakby branie udziału w tradycyjnych uroczystościach, jest to zupełnie coś innego, a myślę coś wspaniałego, bo łączy ruch, zdrowie ze słuszną ideą, która nam wszystkim przyświeca. To już piąty taki bieg w Luboniu. Impreza zdobyła ogólnopolskie uznanie, stąd na starcie prawie 1600 zawodników. Jak zaczęliśmy rozprowadzać nasze pakiety startowe, w ciągu 40 minut poszło aż 1000 pakietów, że ten bieg z roku na rok ma coraz wyższą renomę, coraz więcej się chce zawodników do nas zapisać, że aż nam brakuje wręcz pakietów do startu w naszym biegu. Wśród biegaczy można było dostrzec znane twarze. Dużo o tym biegu słyszałem, pierwszy raz mam okazję uczestniczyć. Myślę, że nie ma lepszej formy rozrywki niż biegać w fajnym towarzystwie, w fajnej atmosferze i chciałbym, żebyśmy każde święta w ten sposób właśnie świętowali. Doniosłość święta podkreślały elementy patriotyczne, koszulki z godłem i flagi narodowe. Ten 11 listopada to taka nasza tradycja, że świętujemy tą naszą niepodległość. Biegniemy pierwszy raz z flagą, więc zobaczymy, ale generalnie myślimy, że będzie okej. To jest patriotyczny obowiązek każdego Polaka, przynajmniej tej osoby, która się czuje Polakiem. To jest najlepsza impreza w Wielkopolsce i warto tu pobiec. 10-kilometrowa trasa wiodła ulicami Lubonia. Tempo narzucili zawodnicy z krajowej czołówki. Oni walczyli o najlepszy czas. Nie udało się jednak pokonać bariery 30 minut. Zwycięzca przekroczył ją o 17 sekund. Pierwsza część trasy łatwa, z wiatrem, natomiast druga część trasy dała się we znaki, ponieważ mocne podbiegi i też wiatr. Wiatr wiał w twarz na drugiej części dystansu, więc biegło się trudno. Wiadomo, na zmęczeniu już nogi tak nie podają. Wśród pań triumfowała Monika Stefanowicz. Ucieszona wynikiem przyznała, że nie to jest w tym biegu najważniejsze. Liczy się uczestnictwo przede wszystkim, dlatego tutaj jest aż tak wielu biegaczy. Przede wszystkim liczy się uczestnictwo, a wygrywają, no cóż, no wygrywają zawodnicy, wygrywają najlepsi. Cieszę się, że dzisiaj mi się udało to zwyciężyć. Każda pani na mecie dostała biało-czerwony goździk. Wszyscy biegacze otrzymali pamiątkowe medale i na uzupełnienie kalorii świętomarcińskiego rogala. Parowóz ciągnący po torach wagony to widok dziś bardzo rzadki, widywany tylko przy specjalnych okazjach, a taką z pewnością jest Święto Niepodległości. Właśnie 11 listopada z Wolsztyna do Poznania wyjechał zabytkowy pociąg Marcin. Został uruchomiony pociąg z lokomotywą sprowadzoną z Chabówki. I ta lokomotywa jedzie dzisiaj i ciągnie pociąg Marcin do Poznania. Wagony są z lokomotywowni z Wolsztyna, to są wagony przedwojenne lat 20., lat 30. Parowóz jest wyprodukowany w 1950-54. Te serie parowozów były produkowane w tych latach. Pociąg Marcin przejechał przez kilka gmin powiatu poznańskiego, ale zatrzymał się tylko w Puszczykowie, konkretnie na stacji Puszczykówko. To zasługa miejscowych pasjonatów, którzy rok temu pierwszy raz w ten sposób chcieli urozmaicić obchody Narodowego Święta. Porozmawialiśmy z kolegą, z panami z Turkolu, powiedzieli, że są chętni, mamy tylko po prostu zorganizować grupę turystów. Udało się, państwo byli chętni, pojechaliśmy, no i tak to się zaczęło. Chętnych na podróż w tym roku było ponad 120, z niecierpliwością wypatrywali parowozu. Nie można tego na co dzień mieć, żeby przyjechać z takim starym parowozem. Rodzinny wypad, wiadomo, Święto Niepodległości sprzyja ku temu, żeby się spotkać ze znajomymi, zobaczyć wiele atrakcyjnych rzeczy. Chcemy się przejechać starym pociągiem,
zrobić powrót do przeszłości. Chcemy jeszcze najeść się rogali w Poznaniu i spróbować gęsiny tradycyjnej z czerwoną kapustą. Przejazd takim pociągiem to nie lada gratka. Miłośnicy starej kolei nie przepuszczą takich okazji, tym bardziej, że są one coraz rzadsze. No jest to coś z minionej epoki, coś, czego już na co dzień nie zobaczymy, nie doświadczymy. Wspaniała atmosfera zawsze na pociągu, ten gwizd, ta para, ten dym. Jeżeli jest taka możliwość, to korzystamy z tej możliwości, żeby się przejechać. Tak. Pociąg Marcin stał w Puszczykowie tylko kilkanaście minut, nabrał wody i wyruszył do Poznania. Przejazd zorganizował Instytut Rozwoju i Promocji Kolei, dzięki któremu zabytkowymi pociągami można jeździć nie tylko w Święto Niepodległości. Podobne kursy na różnych wielkopolskich trasach odbywają się kilka razy w roku. Stopa bezrobocia w Poznaniu i powiecie poznańskim jest od lat najniższa w Polsce i wciąż maleje. W październiku ten wskaźnik w powiecie poznańskim spadł poniżej 3%. W związku z dobrym rozwojem gospodarczym, koniunkturą gospodarczą, pracodawcy zwiększyli popyt do zatrudnienia pracowników. Zwiększyła się liczba ofert pracy, którymi dysponuje Urząd Pracy. Nasi klienci są kierowani na różne oferty pracy i podejmują zatrudnienie. W związku z tym zmalała również liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych. Według najnowszych danych w Poznaniu i powiecie poznańskim było zarejestrowanych niewiele ponad 13 tysięcy bezrobotnych. Tymczasem w Urzędzie Pracy czeka 16,5 tysiąca ofert zatrudnienia. Najwięcej dotyczy branży magazynowej. Ofert pracy nie brakuje też dla księgowych, specjalistów do spraw kadr i płac czy handlowców, przy czym pracodawcy poszukują przede wszystkim kandydatów, którzy posiadają biegłą znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Bardzo prężnie rozwija się również sektor IT. Pracodawcy są zainteresowani zatrudnieniem doświadczonych informatyków, analityków czy programistów aplikacji. Ze znalezieniem posady nie powinni też mieć problemu elektrycy, spedytorzy, fryzjerzy, kucharze, wędliniarze, kierowcy i sprzedawcy. Najmniej ofert jest dla osób z wykształceniem humanistycznym i absolwentów turystyki i hotelarstwa. Bezrobotnym, którzy chcieliby poszerzyć kwalifikacje, Urząd Pracy oferuje szkolenia i kursy. Urząd organizuje szkolenia zawodowe z zakresu uzyskania praw kategorii C lub D, szkoleń na przykład z zakresu księgowości lub na przykład z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. W tej chwili bardzo dużo jest kandydatów, którzy ubiegają się właśnie o pracę w żłobkach i urząd może sfinansować takie szkolenie przed rozpoczęciem pracy. Za posadą można też się rozejrzeć na giełdach pracy. Najbliższa taka giełda odbędzie się 19 listopada w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ulicy Czarnieckiego 9 w Poznaniu. To było jedno z najważniejszych wydarzeń medycznych w Wielkopolsce. Operacja na otwartym mózgu z wybudzeniem pacjentki. O zabiegu w szpitalu w Puszczykowie znów jest głośno, tym razem za sprawą wyjątkowego fotoreportażu autorstwa Pawła Matysiaka. Fotograf dostał pierwszą nagrodę konkursu Wielkopolska Press Photo w kategorii wydarzenia za reportaż Barbara, pierwsza w Wielkopolsce. Fotoreportaż jest bardzo dobrze zrobiony od strony fotograficznej, opowiada o całym wydarzeniu, nawet dla osób, które nie znają tła, o co chodzi, to patrząc na same zdjęcia mogą się bardzo dużo dowiedzieć. Paweł Matysiak jest wolnym strzelcem, współpracuje z wieloma redakcjami i agencjami prasowymi. Pawła wybraliśmy jako autora zdjęć z operacji, bo czuliśmy, że to jest temat ważny, ciekawy. Czy możesz swoimi zdjęciami pokazać coś niesamowitego? Naszym zdaniem zdjęcia niekiedy więcej mówią niż sam artykuł. Praca w szpitalu w sterylnych warunkach była dla fotografa nowym wyzwaniem. Troszkę się przestraszyłem, no bo pierwszy raz byłem w takiej sytuacji, żeby być tak blisko pacjenta z otwartą czaszką na sali operacyjnej. No i wykonałem reportaż. Starałem się maksymalnie zachować taki spokój, żeby nie przeszkadzać lekarzom podczas pracy, bo to jednak praca na otwartym mózgu to nie jest byle co. Nagrodzone fotografie będzie można obejrzeć na pokonkursowej wystawie 27 listopada w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Komorniki doczekały się Regionalnej Izby Pamięci. Mini muzeum powstało dzięki społecznikom z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej. Brawo.
Samo przygotowanie izby trwało 2 lata, ale eksponaty były zbierane od początku istnienia towarzystwa, czyli od 1978 roku. Na każdym zebraniu, które odbywało się raz w miesiącu, prosiliśmy o jakieś dokumenty, przedmioty do użytku domowego i rolniczego, ponieważ nasza wieś jest typową wsią rolniczą. I te zbiory były gromadzone w domku, w którym mieszkał pan Stanisław Nowak. I to się zbierało powolutku latami i się okazuje, że powstała z tego dosyć duża kolekcja. Zaczęło się od zbierania takich różnych pamiątek, urn, pieniążków jakichś takich numizmatycznych, co wykopaliska na naszym terenie. Izba Pamięci mieści się przy gimnazjum na ulicy Polnej w Komornikach. Zgromadzono tu eksponaty związane z ziemią komornicką pochodzące z różnych epok. Od prehistorycznych wykopalisk archeologicznych po pamiątki historii najnowszej. Do najcenniejszych okazów należą krzyżyk z okresu powstania styczniowego i mundur powstańca wielkopolskiego. Poza tym w izbie można obejrzeć przedmioty użytku codziennego z początku XX wieku. Dokumenty, odznaczenia, fotografie i wiele innych pamiątek związanych z komornikami. Te zbiory mają służyć przede wszystkim młodzieży. Na pewno będzie przychodziła młodzież, to wszystko zależy od nauczycieli. I tutaj członkowie towarzystwa albo wykwalifikowani nauczyciele historycy będą prowadzili lekcje, ponieważ jest dosyć dużo, powiedzmy, pomieszczeń i są piękne gabloty, gdzie są poopisywane te przedmioty, które tutaj są przechowywane. Izba Pamięci nie ma jeszcze stałych godzin otwarcia. Na jej zwiedzanie trzeba się umówić w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Komornickiej.